Dziś w ramach gabent historycznych o pętli tramwajowej na Helenówku, krańcówce precyzyjnie mówiąc po łódzku, ale fachowy termin jest pętarz, jest to krańcówka w formie pętli. Powstała ona w 1971 roku. Przez 70 lat tramwaje, które przyjeżdżały na Radogosz, były tylko tramwajami podmiejskimi. Jak już wcześniej opowiadałem, pisałem, w 1901 roku pojawiły się tramwaje na Radogoszu. Tu była zresztą zajezdnia na Helenówku. Ta, którą widzimy, to jest zajezdnia z 1922 roku. Ta z 1901 jest bardziej na południe. Tak czy siak, przez 70 lat były tu tylko tramwaje podmiejskie. Radogosz zresztą do lat 70. to były jednak osiedle domów jednorodzinnych, niewielkich kamienic. Mimo wszystko był to pewien problem. Tu nie docierały tramwaje miejskie. Do 1971 roku, do pojawienia się tej pętli, tramwaje kończyły bieg miejskie najpierw na takim wekslu w okolicach ulicy Julianowskiej. Potem Niemcy w czasie okupacji zbudowali pętlę przy ulicy Świętej Teresy i ona była wykorzystywana no, praktycznie do 2001 roku. Tam właśnie zawracały tramwaje miejskie. Jak planowano zacząć budować te duże osiedla, zbudowano tą pętlę. Tu pierwszą linią, która się pojawiła, była linia 22. Ona już nie istnieje. Ona była tak naprawdę jedyną linią miejską, która tu docierała przez ponad 20 lat, bo do 1994 roku. Później przeniesiono tu też z Julianowa czwórkę i jedenastkę. W tej chwili ta jedenastka jest jakby takim symbolem tramwajów przyjeżdżających na Radogoszcz. Ale o tych innych pętlach i o tym, co się tam pojawiało, to już na pewno w innej opowieści. Pamiętajmy, pętla Helenówek, 1971 rok. I linia 22 to był początek tramwajów miejskich na Radogoszu.